Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia, Pure Chemii, Dejronik. Druga wersja w sumie można powiedzieć. Czy lepsza? Kurczę. Tak jak widziałeś, pierwsze, co wskoczyłem, nie tak. Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia, Pure Chemii, Dejronik. Druga wersja, druga odsłona Dejrona, pierwsza stoi tu. Drugiej już praktycznie nie mam. Pierwsze wjazd na Mańka. No i powiem ci, fajnie, super, fajna aplikacja, fajnie się mizia, fajnie leży na rękawicy, ładnie zebrał, naprawdę ho ho. Mówię, kurczę, no jest nieźle, czas wskoczyć na felgi.
Jeżeli chodzi o felunek, słuchaj, też bomba. Ja osobiście porównałem go z tym, z tego względu, że ten jest fajny. Ten kwaśny, gęsty, też całkiem nieźle zbiera. Powiedziałbym nawet, że bardzo fajnie zbiera. A ten, jeżeli chodzi o zapał, bo tamten czuć, że jest typowym Dejronem. I ten, właśnie ten zapach jest taki przełamany, z butli. Przyjemniej pachnie, ale przy aplikacji pojawia się nam ten typowy amoniak, kurczę, jak przy każdym Dejronie. I teraz tak, porównanie do tej pierwszej wersji. Czy jest fajniejszy? Fajniejszy. Dlaczego? Z tego względu, że tamten moim zdaniem nie nadaje się do lakieru, jest za gęsty. Tamten jest typowo stworzony moim zdaniem do felk. Ten jest mega uniwersalny. Naprawdę. Zajebisty jest. Pięknie zebrał na mańku. Specjalnie trzymałem cały sezon, nic nie ruszane. Specjalnie biały. Felgi, które nie widziały Dejrona, nie wiem, chyba nigdy. Wcześniej pojechano oczywiście kwasem, żeby nie było. To, co zostało wbite i wtrącone w felgi, co kwas nie usunął, zrobił właśnie Dejron. No i tak widzę Dejrony, bo nie widzę, żeby myć Dejronem felgi. No, znaczy możesz, no przecież nikt ci nie zabroni, ale to jest bez sensu. To jest bzdura. Zdejmujesz sezonowo, jedziesz właśnie. Na tych felgach, słuchaj, co mi się podoba. Trzy podejścia i te trole, które nigdy nie widziały Dejrona, pięknie ogarną. Później specjalnie wjechałem z tym produktem na przemian, żeby zobaczyć, czy pierwsza wersja będzie, może zbierze jeszcze coś po tym z drugiej wersji, czyli tej najnowszej wersji, o tak powiem. No i okazało się, że moim zdaniem ten chyba, kurczę, wyłapał jeszcze więcej po sobie, czyli po tym starym niż, a czyli może inaczej, bo ja to wyczyściłem i później wskoczyłem z tym, na przemian. I kurczę, słuchaj, moim zdaniem ten, kurczę, chyba, może nie dużo, ale troszeczkę więcej jakby znalazł. Tam były naprawdę minimalne punkty, ale to wiadomo, tu się można już tak liczyć, doczepiać, nie ma. Więc tutaj, kurczę, no nie będę na atomy tego rozkładał, bo to nie ma sensu. Chodzi o to, że ten szybciej reaguje, jeżeli chodzi o lotną rdzę, i max poleży, tak myślę, że do 3 minut. Max, ale to już muszą być warunki naprawdę sprzyjające. Przy temperaturze, jaką mamy teraz, plus 20 stopni, to będzie moment wyschnie. Wyschnie. Moment, naprawdę moment. Myślę, że max 2 minuty, ale za to szybko skurczy byk właśnie wybiera. I to jest plus. Czy jest lepszy od pierwszej wersji? Zdecydowanie. Zdecydowanie. Moim zdaniem bardzo fajny Dejron. Czy go porównywałem z Korrosolem? Nie. Raczej, no ja tamten lubię, ja tamten uwielbiam i kurczę, może kiedyś zrobię, może kiedyś jeszcze zakupię, tutaj zostało go niewiele, ale myślę, że Korrosol to Korrosol. No, tam nie wiem, kurczę, ale jakoś tak się uparłem na tamtego i tak mi leży skurczybyk, że głowa mała. Ten jest też bardzo fajny, naprawdę przyjemny. I tutaj Piotrek chyba miałem przyjemność poznać. Tak, Piotrek. Fajny facet, fajny gość, naprawdę pozytywnie zakręcony. Widać, że to lubi, że go kręci. Bardzo dobry produkt. Ten też jest super. Ten też jest super i osobiście, znaczy powiem tak, na felgi wolałbym ten. Na lakier, o, przyjąłem, no dobra, spokojnie. Na lakier wolałbym ten. Tego rozumiem, że już nie kupimy, więc zostaje nam ten, który też sobie poradzi również skutecznie na felgach, jak i na lakierze, i to jest właśnie jego plus. To jest jego plus, że gdzie byś go nie użył, zrobi swoje. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Idę zaraz żreć grilla, kiełbasy z grilla. Grilla też zjem, a co? Hej!